Cześć, dziś na Popraw Koronę nowa rzeczywistość w praktyce Agnieszka Kudyra. Cześć Agnieszka. Dzień dobry. Jak zakładałam profil Popraw Koronę, to chciałam, żeby to było miejsce wymiany rad, spostrzeżeń, ale też miejsce, gdzie wspólnie coś budujemy i pomagamy sobie. I dzisiaj właśnie jest taka możliwość. Agnieszka choruje na nieuleczalną chorobę od dziecka. W pewnym momencie w jej życiu pojawiła się możliwość leczenia, które pozwoliłoby jej lepiej funkcjonować, sprawniej funkcjonować. Natomiast koronawirus niestety zburzył jej plany. Agnieszko, chciałabym, żebyś dzisiaj powiedziała, co się wydarzyło, co koronawirus tobie zabrał. Ja choruję od dziecka na dysplazję uchnistą. Przeszłam już 12 operacji. I właśnie zaczęliśmy zbiórkę na moje trzyetapowe leczenie w Stanach Zjednoczonych. No niestety koronawirus pokrzyżował nam na tyle plany, że wszystkie moje akcje charytatywne zostały odwołane. Jakby to była jedyna możliwość dla mnie na pozyskiwanie kolejnych środków na moje leczenie. No i stanęliśmy jakby w miejscu. Dlatego przyznam szczerze, że jest to ciężka sytuacja dla mnie. To leczenie chciałaś podjąć w Stanach Zjednoczonych, no i umówmy się, ono nadal gdzieś daleko przed tobą jest, ale co ten koronawirus de facto spowodował? Bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o zbiórkę pieniędzy. Nie było już dla mnie szansy i nadziei, dlatego zaczęliśmy szukać pomocy u różnych specjalistów i trafiliśmy właśnie tak na klinikę doktora Fei, czyli Fei Instytut, jest to klinika w Stanach Zjednoczonych. I zbiórkę, którą założyliśmy na stronie Się Pomaga, jest to zbiórka na moje trzyetapowe leczenie, czyli dwie operacje biodra i jedna operacja podwórka. Niestety, przez to, że ta zbiórka trwa ponad rok, stan mojej nogi pogorszył się na tyle, że w lutym była konieczna pilna operacja podwórka. Natomiast w tym momencie dalej trwa walka o dwie operacje biodra. Niestety, ale implant potrzebny do operacji biodra nie jest zarejestrowany w Polsce, dlatego wciąż trwa zbiórka na moje leczenie w Stanach Zjednoczonych. Miałaś zaplanowanych kilka zbiórek w Polsce, żeby to leczenie było możliwe. Tak. Natomiast te wszystkie imprezy zostały odwołane. I w jaki sposób dzisiaj starasz się o pozyskanie tych środków? Wszystkie moje akcje charytatywne niestety przez koronawirusa zostały odwołane. W tym momencie, że te zaostrzenia na świecie troszeczkę są zmniejszone, to wznowiliśmy licytację na Facebooku, na grupie Licytacje dla Agnieszki Kudyry. To dla mnie jakby nadzieja na to, że ta zbiórka będzie szła troszeczkę do przodu. Natomiast no, jest nam ciężko ze względu na to, że te wszystkie większe akcje charytatywne zostały odwołane, ponieważ była to dla mnie szansa na pozyskanie jakichś większych środków na moje leczenie. Rozmawiamy o czymś, co jest najważniejsze w życiu, czyli o zdrowiu, o twoim zdrowiu. Jak ty sobie z tym poradziłaś, powiedz? Ja przyznam się, że na początku nie było łatwo, bo jakby walczę tutaj o uratowanie nogi. Jakby gdy dowiedzieliśmy się, że niestety zostają zablokowane wszystkie akcje charytatywne, to był smutek i też taka niewiedza, niepewność, co dalej. Ale mimo wszystko zawsze starałam się być taką pogodną osobą i walczę do końca, dlatego przyznam szczerze, że cały czas w środku jest ta nadzieja, że mimo tej ciężkiej sytuacji na świecie, mimo strachu zarówno o zdrowie, jak i o dalszy plan leczenia, cały czas wierzę w to, że po prostu się uda. Mhm. A co ci daje właśnie siłę? Przyznam szczerze, że ja zawsze wstydziłam się mojej choroby. To nie było tak, że ja tą chorobę od początku zaakceptowałam. Ale jednak przez te 20 lat nauczyłam się żyć z tą chorobą. No i po prostu taki uśmiech na twarzy daje przede wszystkim mi też taką siłę do dalszej walki. Cieszę się z małych rzeczy. Nawet wstanie z łóżka i dojście do toalety sprawia, że gdy jest mniej bólu, to już się cieszę. Natomiast nawet jakaś rehabilitacja, gdzie zobaczę, że jest chociaż malutka poprawa, że potrafiłam wykonać więcej ćwiczeń, to również sprawia mi radość. Ja wiem, że nigdy nie będę zdrowa i nigdy nie będę mogła biegać czy skakać. Natomiast samo to, że mogłabym chodzić bez bólu, bez strachu, że coś może stać się w tą nogę,
to da mi taką jeszcze większą siłę do dalszego działania. Mhm. Tak, Agnieszko, pokazujesz swoją postawą podczas tej rozmowy, że ta nowa rzeczywistość, no właśnie dla każdego jest inna, ale jesteśmy w stanie w tej rzeczywistości sobie poradzić, tylko trzeba bardzo mocno chcieć, trzeba mieć tą wewnętrzną jakąś siłę i motywację i próbować działać, tak? Dokładnie. Najważniejsze jest to, abyśmy się nie poddawali, dążyli dalej do spełnienia swoich marzeń. I to jest najważniejsze. Ja tutaj właśnie toczę walkę o zdrowie, o moją nogę i to również daje mi taką siłę i nadzieję na to, że będzie lepiej. Mhm. No powiem Ci, że jak też z Tobą rozmawiam, to w ogóle nie dostrzegam, tak, na pierwszy rzut oka, że jesteś osobą w ogóle chorą. Tak, przyznam szczerze, że na pierwszy rzut oka nie jest to widoczne, ponieważ chorą mam tylko całą lewą nogę. Mhm. I również no, jakby spotykałam się z różnego rodzaju hejtem przy tej zbiórce. Mhm. Zbiórki charytatywne, no trzeba przyznać, nie są łatwe. Mhm. Natomiast trzeba jednak stawić czoła jakby wszystkiemu i walczyć do końca, nie poddawać się. Mhm. A co byś powiedziała osobom, które nas oglądają, które mam nadzieję również Ciebie wesprą, ale które mierzą się ze swoimi jakimiś wewnętrznymi słabościami, wątpliwościami, których życie też wystawiło na próbę podczas epidemii koronawirusa. Co byś im powiedziała? Przede wszystkim, żeby się nie poddawali, spełniali swoje marzenia, dążyli do celów swoich, które sobie zamierzyli, bo to jest naprawdę w życiu najważniejsze. I przede wszystkim dbali o swoje zdrowie. Mhm. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję. Bardzo się cieszę, że porozmawiałyśmy. Agnieszka jest przykładem osoby, która pokazuje Wam, że rzeczywistość można zaakceptować, można w niej się odnaleźć i można walczyć o swoje, o to, żeby było lepiej, o to, żeby było tak, jak się chce. Ja trzymam mocno kciuki za Agnieszkę i za jej zbiórkę i mam nadzieję za pozytywny wynik leczenia. Was bardzo mocno zachęcam do udostępniania tego filmu, do wsparcia Agnieszki w jej drodze do zdrowia. Lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję. Do spotkania. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.